Dzień dobry Państwu, stadion gminny w Lipuszu, już ostatnia kolejka klasy okręgowej, no 10.pl sezonu 2017-2018. Jesteśmy w Lipuszu, bo tutaj WDA w tym momencie ma już mecz celebracyjny. Jest to mecz, w którym mogą świętować awans, historyczny awans do czwartej ligi. Kłaniam się nisko, Krystian Mekka, jesteśmy na antenie KP Sport i numer 17 Karol Kortas. Wielka owacja oczywiście i oczywiście trenerem zespołu Borowiaka jest Damian Trzebiński. I 22 kapitan WDY Łukasz Cieszyński. Trenerem naturalnie Robert Cieszyński. Już można powrócić właściwie na nasze stanowisko, też troszeczkę pobawiliśmy się w speakerów na stadionie gminnym w Lipuszu. Słyszeli Państwo mniej więcej jak się tego nie robi na stadionie w Lipuszu. Oczywiście żartuję, składy już zostały przestawione, Państwo je doskonale widzieli. Jeszcze tak dla porządku równowagi wszechświata przedstawię Państwu ławki rezerwowych obu od sezonu 2001 do właściwie tego roku. My pamiętali się między klasą okręgową a klasą, to spotkanie przyjezdni, rozpoczną tę rywalizację. Mamy nadzieję, że pomimo tego, że tutaj w tej lidze wszystko jasne, to w kibicowskich już Państwo pewnie zdążyli usłyszeć tymczasem pierwsza okazja dla Borowiaka, ale tutaj uderzenie z okolic pola karnego, z 17 metra, z numerem 11 Szymona Jędrzejewskiego, nieudane. Widzą Państwo w tej chwili powtórce, jak to wszystko wyglądało. Mateusz Kerszk ma piłkę na prawej nodze, jeszcze wycofał ją przed pole karne, jest uderzenie, piękny gol! Ależ bramka! 1-0 prowadzi Borowiak Czersk, Dariusz Nowaczek, no to nie była Liga Okręgowa, a Liga Mistrzów! Ale strzał, no pajęczyna prawie zdjęta z bramki Patryka Gawęckiego, Borowiak w 13 minucie obejmuje prowadzenie. Rykowski, Żurek, Rykowski dostał zbyt mocne podanie, Nowaczek. Okazja na kontrę dla Borowiaka, uderzy z dalszej odległości, tutaj! Z 17 na plecach Karol Kortas, to było dobre uderzenie i interwencja ze strony Patryka Gawęckiego. Od rzutu rożnego na lewej stronie za chwilę Borowiak, który no... Jak dobrze widzę, to jest lewa noga Błażeja Metroki, on centruje na pole karne, to jest niezła centra i to jest gol! W dali Pusz wyrównuje! 1-1, jak dobrze zauważyłem, tam wykończył tę całą akcję z numerem 8 Rafał Prądziński. Jeszcze raz cała sytuacja, Troka na pole karne, tam Cieszyński zgrywał głową i tak jest, Rafał Prądziński. On musnął tę futbolówkę w pobliżu krótkiego słupka i od 24 minuty i cieszyć się wraz z WDą. Tymczasem Art na pole karne, okazja i gol! 2-1, to była cudowna akcja Pawła Arta. Do siatki trafia Dawid Żurek. On tutaj znajdował się w świetle bramki, kompletnie niepilnowany tutaj przez Adriana Pruszaka. No i Dawid Żurek na 2-1 WDA Lipusz obejmuje prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu. Proszę zobaczyć, jak kompletnie tam wolny był Dawid Żurek. Z 13 na plecach. Było to skazane w 90% na stratę. Ładnie teraz, świetnie Dawid Żurek prawą stroną, ma dużo miejsca, biega już do pola karnego Dawid Żurek przed bramkę, ale nie udało się tutaj wykończyć jeszcze, tam miał niedaleko do piłki Łukasz Cieszyński, jak dobrze widzę, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale tutaj na pewno brawa za balans ciałem dla Dawida Żurka i za przyspieszenie, bo tutaj to było naprawdę widowiskowe tego sezonu w klasie okręgowej. Tymczasem świetne zagranie do Żurka. Żurek szepcze ją tę piłkę, ale jeszcze będzie miał okazję. Gronowski! Gronowski przestrzelił! Jakub Gronowski, to była wyśmienita okazja na to, żeby tutaj strzelić gola na 3-1. Żurek właściwie najpierw źle przyjął piłkę, ale później to poprawił. Gdzieś chciał się zrehabilitować. Wycofał do Jakuba Gronowskiego, a ten... No właściwie miałem takie wrażenie, że mógłby spytać bramkarza, w który róg. Właściwie spytał. Niewerbalnie, ale przestrzelił. Przeliczył się. A więc taką jedną setkę niewykorzystaną mieliśmy w tej pierwszej połowie, bo właściwie każda sytuacja była tutaj wykorzystywana. Borowiak miał sytuację, po której mało kto by się spodziewał, żeby zakończyła się tak, jak się zakończyła, a więc fenomenalnym uderzeniem Dariusza Nowaczyka, teraz falowany po lewej stronie Adrian Pruszak, a więc defensor, lewy defensor przyjezdnych. Marek Kostkowski
Kapitan ekipy przyjezdnych będzie wykonywał ten rzut wolny. Nie po raz pierwszy w tym meczu. Dośrodkowanie Kostkowskiego, łapie to pewnie Gałęski. Fajne zakończenie sezonu, nie dość, że zwycięstwo, no to tego jeszcze by podtrzymali fenomenalną pasę, bowiem oni mają 16 zwycięstw z rzędu. Tak to wygląda już od właściwie 7 października, kiedy ostatnio przegrali z rezerwami Chojniczanki Chojnice. Teraz walczą o zwycięstwo numer 17 z rzędu. Gramy drugą połowę już w Lipuszu przy ulicy Derdowskiego 7. Pierwszy atak przez środek boiska, tam walczył Paweł Art. Jeszcze wrzutka Cieszyńskiego, niezbyt dokładna. Taka interwencja Kostkowskiego, niezbyt dobra. Uderzenie Prądzińskiego z dalszej odległości. Łapie to pewnie Paweł Skiba. Na pewno ta druga część pierwszej połowy, tak mniej więcej od 25 minuty. Albo właściwie łatwa teraz strata ze strony pomocnika. Gospodarze, okazja dla Kortasa. Kortas i piłka obok bramki. Fenomenalna interwencja Patryka Gałęskiego. Przyjął sobie piłkę na lewą nogę, zrobił wszystko bardzo dobrze. Uderzył na bramkę, no i Gronowski teraz puścił lewą stroną Cieszyńskiego. Okazja dla Wydyna, 3-1. Cieszyński przełożył do prawej nogi. Cieszyński, boczna siatka po uderzeniu płaskim kapitana w Delipusz. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Gdzieś wstrzymał trochę tę akcję, spojrzał, zagrał trochę prawą, swoją lepszą prawą nogą. A w jego miejsce, jak dobrze wzrok mnie nie myli, z numerem 16, tak jest, Kamil Młodzianowski. Kortas! Ponad poprzeczką uderzył piłkarz z numerem 17 dzisiaj, a szczególnie w tej drugiej połowie, bardzo aktywny pod względem właśnie oddawanych strzałów. Łukasz Cieszyński pobliża narożnika boiska, dośrodkowanie, jest uderzenie na bramkę, lekkie tutaj ze strony Sobaszkiewicza, ale gdzieś w pierwszym etapie wydawało się, że mógł on sprawić trochę problemów bramkarzowi Borowiaka. Teraz Machut puścił Gronowskiego. Gronowski to jeszcze środka. Interwencja ze strony Kostkowskiego. Jeszcze do końca powalczył Bartosz Machut o tę piłkę. Dośrodkowanie prawą nogą na pole karne. Jeszcze to zamknie po prawej stronie Cieszyński. I ta piłka jest w bramce! 3-1, ale bramka ostatecznie nie uznana, ponieważ jest to piątka zawodników w białych trykotach w polu karnym. Skiby, dośrodkowanie, jest strzał głową Cieszyńskiego. Jeszcze Gronowski wślizgiem uderzył na bramkę, przyblokowali to przed bramką Pawła Skiby jego partnerzy. Jeszcze Gronowski zerwał się z tym ostatnim atakiem. Gronowski idzie sam. Gronowski sam, słupek! Jeszcze nie koniec! Gronowski do końca! I jeszcze trzecia próba z linii bramkowej, wybił piłkę tutaj kapitan, a więc oczywiście Marek Kostkowski, natomiast piłka ostatecznie nie wpadła do bramki, a arbiter ostatecznie dolicza jeszcze tutaj 2 minuty, jak dobrze zauważyłem. Złożony z zawodników biało, w oczywiście czarno-zielonych trykotach. Oliwa na bramkę uderzył i piłka przeleciała ponad poprzeczkę. Koniec! To jest koniec sezonu w klasie okręgowej i to jest zwycięski sezon dla FD Świecie, która oficjalnie awansowała do czwartej ligi w Dalipusz, w czwartej lidze, a w ostatnim meczu sezonu pokonuje 2-1 Borowiak Czersk. 13 minuta Nowaczek, 24 Prądziński, 36 Dawid Żurek, to był gol zwycięski. W drugiej połowie nie padały żadne bramki. Jak mówiłem wcześniej, przygotowane konfetti, przygotowane flagi, przygotowane właściwie wszystko, co związane ze świętowaniem, ze fetowaniem awansu Lipusz, w Delipusz do czwartej ligi. Tutaj jeszcze potwierdzenie na naszej grafice tego wszystkiego. Feta i prawdopodobnie impreza w Lipuszu będzie trwać w najlepsze dzisiaj, a my dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. Krystian Mekka, kłaniam się nisko. W Dalipusz awansowała do czwartej ligi pomorskiej.